Czy zastanawialiście się kiedyś, który z zadymiarzy jest najsilniejszą postacią w grze Brawl Stars? Ja postanowiłem to sprawdzić i już wiem, który z zadymiarzy jest najsilniejszą postacią w grze. A wy dzisiaj oglądajcie film do samego końca, bo pokażę wam, jak taką postać stworzyć. Więc koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli takie materiały wam się podobają i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Najsilniejszą postacią w grze na pewno nie jest Larry and Lavery, chociaż jest overpowered i już jest długo dostanie nerfa, bo widziałem na Reddicie, że Frank napisał, że spokojnie w następnej aktualizacji Larry and Lavery zostaną znerfieni, już nie będą takimi mocnymi zadymiarzami i już nie będą tak mocno znienawidzeni. Zanim wam zdradzę, który zadymiarz jest najsilniejszym zadymiarzem w grze, wejdźmy do sklepu i zobaczcie, co ja tutaj dla was mam. Mam do otwarcia legendarny Stardrop, więc na samym początku odpalamy Stardropa, a później zagramy kilka meczy i jeszcze odblokujemy podwójne Stardropy, więc dzisiaj dużo openingów, oglądajcie film do samego końca. Odpalamy i... Let's go, dzwonkowa nani. Jak widziałem ją w sklepie na święta, no to nie kupiłem jej, bo stwierdziłem, że no, taki średni skinek do nani. Ale jak wypadł za darmo, mega kozak. Bierzemy, odbieramy, super, że spadł skinek. Let's go, jeszcze do tego emotka. A wy dzisiaj, moi kochani, możecie zgarnąć 170 gemów, czyli tą ofertę za 60 zł. Wystarczy, że wejdziecie w tym momencie do gry Brawl Stars, piszecie do sklepu kod Farel, a w komentarzu napiszecie dzwoneczkowa nani. Za każdego z was trzymam mocno kciuki, wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Zmieńmy sobie teraz zadymiarza na przykład na Macy, ona jest hyper doładowana. Wybieramy i pokażę wam, w jaki sposób mierzyłem siłę naszego zadymiarza. Który zadymiarz jest najsilniejszy? Wypróbujemy ją na arenie treningowej i wam wytłumaczę, o co chodzi. Siłę zadymiarzy sprawdzałem na bocie, który ma 10 000 HP. Czyli ile zada łącznie obrażeń zadymiarz, używając podstawowego swojego ataku. W przypadku Macy są to 3 strzały, użycia ulta oraz użycie gadżetu. Więc moi drodzy, sprawdzamy. Macy zadaje obrażenia 2560, 2560, 2560 i teraz użyje ulta, bum. Gadżet niestety nie zadaje damage'a, czyli Macy łącznie zadała 10 160 punktów obrażeń. No to teraz czas ujawnić najsilniejszą zadymiarę w grze. Legendarną zadymiarę. A jest nią, moi kochani, Amber de la Vega, akurat w moim przypadku. Ulepszmy ją sobie teraz na maksymalny poziom, bo tego jeszcze nie zrobiłem. Maksymalny poziom odblokowany. Amber potrzebuje też wyposażenia w postaci większego damage'a. Amber ma też dodatkowe mityczne wyposażenie. Plamy oleju zostawione przez Amber spowalniają teraz dodatkowo wrogów o 10%. My tego nie chcemy, my chcemy, moi drodzy, większą liczbę użyć gadżetu o 1 na bitwę. Kupujemy. I moi drodzy państwo, musimy wybrać drugi gadżet. Gadżet, który dostał buffa. Zobaczcie, tańczące płomienie. Nikt nawet o tym nie wspominał, że ten gadżet dostał buffa, ale pro playerzy zauważyli, że jest to mega mocny gadżet. Ponieważ wokół Amber pojawiają się 3 płomienie, które kręcą się przez 5 sekund i zadają po 2200 obrażeń. Spójrzcie teraz na jej niesamowitą moc. Macy zadała 10 000 obrażeń, bo nie miała tak naprawdę dodatkowego gadżetu. My teraz sprawdzimy, ile obrażeń zada samymi gadżetami Amber. Uwaga, odpalamy. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Czy wy to widzicie? Jeszcze raz. Ciekawe, czy się uda pokonać całego bota. Raczej chyba nie. Na 100 tysięcy damage'a chyba nie zada. Ale zobaczymy. I czwarty gadżet, dodatkowy z bonusa, oczywiście, z wyposażenia. Wow! Amber samymi gadżetami zadała 70 400 damage'a. Rozumiecie to? 70 400 damage'a. A jeszcze musimy zużyć całego ulta. Uwaga. Strzelamy. Okej, i... ult? I podpalić, lekko. I uwaga, lecimy. Okej, zostało tylko 13 000 HP na bocie. Czyli łącznie zadało 87 000 damage'a. Co sprawia, że na chwilę obecną jest najsilniejszym zadymiarzem w grze. Przetestujmy ją na polu bitwy. Do Amber mam akurat 3 fajne skinki, ale podstawowe wyłączymy. Pyk. Wybieramy. I moi drodzy państwo, mamy dzisiaj fajną mapkę. Jest tutaj troszeczkę ścianek, więc będziemy obijali oponentów przez ściany. Zaczynamy. No to lecimy, moi drodzy państwo. Mamy z przodu baza, jest kotek na mapie, jest Spike. Okej, okej, jest kilka postaci, na które trzeba uważać. Idzie baz. I zobaczcie, co się robi z chłopem. Ha!
Pomimo tego, że chciał mnie uderzyć, czy tam mnie uderzył, to i tak mi nic nie zrobił. 1v1 z bazem wygrane. Ojo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 j
kota. Kotek, wskakuj na mnie, dawaj, dawaj, ja zapraszam, od razu odpalam ogień. Uciek! Kintek ucieka! O, wow, 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 za mocno dostałem, trzeba się naładować tutaj, szybciutko, żyćko, żyćko, żyćko. No i wjeżdżamy w nich. Dobra, Spikes, nie, nie spalony! Teraz szybko! Padam, padam, żyję! Żyję! Czy wy to widzicie? Tak jak mówiłem, to jest najsilniejszy zadymiarz. Nie ma szans z nim nawet Spike. Dobra, siódmy power cube też będzie mój? Też jest mój. Ja ją wystraszyłem się! Mam też taki fajny gadżet, dzięki któremu, kiedy stoję w swojej benzynie, ładuje mi się ult jeszcze dodatkowo. Dobra, naładujmy sobie go do końca. Trzech zadymiarzy do końca i chyba został też kot. 3, 2, 1, mamy ulta. Okej, jest Raph z przodu, ale go sobie zostawimy na później. Ja bym to zrobił tak. Nie udało mi się podpalić. Dobra, panie Raphsie, proszę bardzo! 2000, 2000! I pan leży. Został mi jeszcze jeden gadżet. Ten dodatkowy, czwarty. Raz, dwa, trzy. Dynamite będzie miał gadżet. Będzie chciał mnie zatrzymać. Tak, zatrzymał mnie. Dał mi ulta. Tak też myślałem. Tak też myślałem, że z Dynamite'em nie będę miał szans. Ale chciałem go pokonać z gadżetu. Sami widzicie, że ta postać jest mega mocna. Zagrajmy jeszcze raz i postarajmy się zdobyć pierwsze miejsce. O kurczę, dwie małpy, dwóch Larek and Lavrik. Może być ciężko, ale tym razem postaramy się zostawić sobie, tak myślę, z trzy gadżety na late game tak zwany. Chcesz się bić? Chodź, masz gadżet jeszcze, mordo. Ha! I po Lavrim pierwszym. Dobra. Pan Lodzik, uciekaj panie Lodziku. Leżysz, drugi frag. Nie, nie, nie. Dobra, udało się na szczęście. Trafił mnie, dobra. Jednak idę po tego Power Cubesa. Potrzebuję więcej życia, żeby walczyć z tymi wariatami. O, 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 ty, kumpel. No dawaj, 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 dawaj. Wbijaj się, tak jest! Idealnie to zrobiłeś! Czekałem na to, aż wskoczysz. Zobaczcie, jakie te płomienie są mocne. One działają też jak tarcza. Kurczę, Amber będzie ciężko pokonać małpę, myślę. Super kiełek jesteś, wiesz? Jesteś mega super kumpel, kiełek. Muszę tańczyć. Tu jest małpa, siema małpa. Dobra, i po małpie. To jest Lavri. Nie! No niestety, z tym zadymiarzem nie da się wygrać. Kolejna próba. Ale odpalmy sobie na początku star dropy. Pyk, pyk, pyk. Rzadki. Okej, okay, kolejny. Też rzadki. A szkoda. Kolejny. Rzadki. Bardzo rzadki. I rzadki. Ale lipa. Teraz, moi drodzy, powinniśmy wygrać. Ja rozumiem, że ta postać jest mega mocna, ale jeżeli trafiamy na postacie, które są na chwilę obecną niezbalansowane, no to nie mamy szans z nimi, co nie? Nikt nie ma z nimi szans. Biorę, dzięki. To też jest moje. Biorę, dzięki. I uciekamy. Dobra, schowajmy się na razie tutaj w tym krzaku. No to przypał. Dobra, ładnie zatańczyłem, nic mnie nie trafiła. O, wiedziałem, że tutaj stoi ktoś w tym krzaczku malutkim. Bobasek. Chodź, Bobasek. Bobasek. Tego się nie spodziewasz. Ach, nie sięga mój gadżet! Dobra, zblokował mi ataki. No dobra. Jest przypał Palisz się, jak coś, gościu? Leży! Pięknie. Prawie ja leżałem. Będę się fajtował na koniec z Amber Piper. Nie wierzę, nie wierzę, nie bi, nie bi, nie bi, nie bi. Nie bi, nie bi, nie bi, nie bi, nie bi, nie bi, nie bi. Padasz! Od gadżetu, tak jest! Max, leżysz? Fuego! Palisz się, El Primo! Ach! I tak bym nie miał szans, żeby to wygrać. Ale sami powiedzcie, gadżet uratował życie, to nie raz, i jest naprawdę mega mocny, ale chciałbym w końcu złapać kogoś na gadżet, żeby go pokonać tym gadżetem. Ale tak, wiecie, doszczętnie, żeby z trzy razy tą kulką dostał. Póki co drugie miejsce, lecimy dalej. Tutaj mamy kota.
oraz Larego and Lavriego, więc na początku wiemy, na kim trzeba się skupić. Co nie? Na Larym i Lavrim. Kota zostawmy w spokoju, ewentualnie później się nim zajmiemy. Cordelius! Palisz się? Żyjesz dalej? Okej. I Cordelius! Siemano, wariacik! Nie spodziewałeś się mnie tutaj, gadżet! Wow, prawie zginąłem. Okej, gdzie ten kot jest? Kici, kici! A tam jest kotek. Dobra, panie kotku, leży już pan. Raz, dwa, dobra, 11 power cubesów. Ten mecz jest wygrany! Trzy gadżety. Ale pierwsze Balarego pokonać. Siema, Lary, wypadł mi stąd rób. Koniec, jest po tobie. Jest po tobie, gościu, malinowy. Gadżet! Nie! Dobra, udało się wygrać w końcu meczyk. Nie w tym stylu, co chciałem, ale mamy winka. Sami widzicie, Amber ma naprawdę mega mocny damage. Zagrajmy jeszcze może jakiś tryb knockout i zobaczmy, jak tam się sprawuje. Stuk, puk, stuk, puk, stuk, puk i no niestety rzadki. Ale mamy jeszcze jedną szansę. Dawaj legendę, chociaż mityka. Raz, dwa, trzy. Jeżeli wam też wypadają tylko rzadkie stardropy, zostawcie łapeczkę w górę. Łączmy się w bólu wspólnie, moi drodzy. Ach, no szkoda. Marsjańska sława dwójka. I mamy tutaj fajny, losowy tryb knockout. Zagrajmy. Okej, gramy przeciwko postaciom, które są na daleko. Ale mamy też szelkę, więc może ja bym się zajął tą szelką. Trzeba uważać na Piper na pewno. Okej. Dobra, gadżet. Gadżet. Dostanie czy nie dostanie? No kurczę, nie sięga mój gadżet najgorzej. Dobra, teraz Piperkę. Ogień, ogień, ogień. Ona nie ma szans, ona nie ma szans. Gadżet, 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 gadżet. Dobrze porobione, łatwo. Ten gadżet jest przemocny. Gadżet. Trafiam, trafiam i trafiam. Let's go. Trzecia bomba przez okno. Że tak powiem. O! Padam, 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 padam. Pokonajcie ją, pokonajcie ją. Nie wiedziałem, w którym krzaku będzie. Dobra, dobry knockout. Okej, damy tutaj nasz lodowy ogień tu damy. Po niej będzie, po niej będzie. A jednak nie. Leżysz. Ostatni taki strzał od niechcenia i dostała. Jak widzicie, królowa lodu jest mocna. Czas na ostatni mecz. Czas sprawdzić, czy faktycznie jest ten najsilniejszy zadymiarz w grze. Dziwna mapa, otwarta bardzo. Dobra. Porobiona Jessie, ładnie. Mamy Colta. Colt będzie łatwy do porobienia z gadżetu. Mam nadzieję, że uda mi się go jeszcze tak chwycić na ten gadżet. Został sam Colt, dobra. On jest mój, pyk. Dobra, pierwsza runda wygrana na easy. Tą ewentualnie możemy przegrać, ja zagram bardziej agresywnie. Damy tu jeszcze im ogień. Niech w to wejdą, niech w to wejdą. Palimy, 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 wszystko tam. Z przodu, nie, 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 padam, żyję. Wszyscy żyją póki co! Mocno! Dostali ładnie. Potrzebuję paliwa, paliwo, paliwo jest mi niezbędne. Dobra, dostali. Raz, dwa, odpalona. Colt ultuje, nie trafia. Jest dobrze, jest dobrze, jest szansa go pokonać z gadżetu, wjeżdżamy. Na ostro, pyk, prawo, lewo, prawo. Nie no, małpa mi na niego wskoczyła! Dobra, ale jak widzicie, no wykerowałem tą grę, nie ma co gadać. Damage jest przemocny. Podpalone i zniszczone. Amber de la Vega. Najsilniejszy zadymiarz w Brawl Stars. Odcinek wam się podobał? Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, wbijaj na Pixie Shop po przekozackie koszulki i bluzy. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się, zadymiarze. Hej!